Siostro, ostatnie pytanie. Wygląd Pana Jezusa. Wielu mistyków miało taką łaskę, że widziało Pana Jezusa. Na przykład jedna z mistyczek, Natuca Evola, mówiła, że on jest tak piękny do jednej pani, żeby jej zakochała się w nim natychmiast. Mówi, dobrze zbudowany. Wiem, że obraz Pana Jezusa jest powalający. To jest coś tak pięknego. Faustyna miała tą łaskę, że widziała Pana Jezusa. Czy wiadomo coś więcej o wyglądzie Pana Jezusa? Bo wiemy, że gdy ten obraz został namalowany, to Faustyna zapłakała nad tym obrazem, bo płakała chyba dokładnie użyła słów, któż, jak piękny jesteś, któż cię tak namaluje. I pytanie takie właśnie, czy coś wiadomo więcej o wyglądzie Pana Jezusa z orędzia miłosierdzia? Właściwie można powiedzieć, że Pan Jezus jest jedyny przypadek w historii, że Jezus jest współtwórcą obrazu. Ponieważ on w takiej postaci ukazał się siostrze Faustynie i chciał być w taki sposób namalowany. Żaden malarz nie odda piękna Jezusa, żaden. To jest poza zasięgiem, powiedzmy, artystów. I dlatego Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie, nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej. My po prostu powinniśmy kontemplować Jezusa na obrazie miłosierdzia. On jest samą miłością i samym miłosierdziem. I On jest tym, który pragnie relacji z nami. Dlatego powiedział, żeby w podpisie tego obrazu były słowa Jezu, ufam Tobie, prawda? Żebyśmy budowali osobistą relację z Nim. Wtedy będziemy Go mieli pięknym. Wtedy każdy obraz będzie piękny. Dlatego, że będziemy poza fizycznym obrazem widzieć miłosierdzie wcielone. Jezusa. I to będzie dla nas najpiękniejsze. I my też będziemy się stawać właśnie bardziej podobni do Niego, nie inaczej, jak przez miłosierdzie. Dziękuję bardzo, siostrze. Dziękuję. Za wyczerpujący wywiad, za przyjęcie nas. I życzymy, aby ta tajemnica miłosierdzia zataczała coraz szersze kręgi. Dziękuję, szczęść Dziękuję Boże. Bardzo, szczęść Boże. Wszyscy chodźmy do Arki Bożego Miłosierdzia, bo to jest jedyna Arka, w której znajdziemy ocalenie i szczęście teraz i na wieki.